Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji oraz Wydziału Filologicznego, Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności, Akademiki oraz nowoczesna wielofunkcyjna hala sportowa. To inwestycje, które wpisują się w mającą powstać w Katowicach dzielnicę akademicką, zlokalizowaną w obrębie ulic Świętego Pawła, Wodnej oraz Górniczej. Celem inicjatywy jest poprawa warunków społecznych, edukacyjnych, demograficznych i gospodarczych regionu. Idea nasza nie jest w żaden sposób wydzielanie jakiegoś kawałka przestrzeni miasta Katowice na potrzeby akademickie. Przeciwnie, my chcemy doprowadzić do tego, żeby ta przestrzeń była absolutnie otwarta dla wszystkich. Przede wszystkim jestem bardzo zainteresowany, żeby uniwersytet, cała strefa akademicka tutaj się rozrastała. Z tego powodu już od ładnych paru lat, przynajmniej od 8 lat, sukcesywnie oczyszczaliśmy kwartał Pawła, Wodna, Górnicza, likwidowali stare budynki, przemieszczali mieszkańców. Teraz ten teren już w znacznym obszarze należy do miasta, więc koncepcja, która będzie opracowana, będzie skoncentrowana głównie na tych obszarach, które umożliwiają realizację. Pierwszą realizowaną inwestycją będzie nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Już jesteśmy przygotowani do włożenia pierwszej łopaty w ziemię i wybudowania nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji. My w tej chwili mamy połówkę 2014 roku. Myślę, że końcówka 2015, początek 2016 to jest ten horyzont czasowy. Kolejnym budynkiem zasilającym strefę akademicką będzie Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności. Tutaj dyskutujemy nad poziomem dofinansowania budżetowego tego przedsięwzięcia i on określa ten horyzont czasowy, ale zakładam, że jak do końca tego roku będą podjęte już stosowne decyzje idące po naszej myśli, to wtedy powinno nam wystarczyć 2 lata na wybudowanie tego Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności. To by znaczyło, że końcówka 2016-2017 byłoby centrum. Inwestycją, na którą czekają wszyscy studenci, są zapewne akademiki. To jest dość trudny temat, dlatego że tak jak przed sekundą mówiliśmy, te akademiki powinny pełnić funkcję nie tylko akademików, ale także ewentualnie hotelów i miejsca spotkań. To do wydyskutowania wszystko z partnerami prywatnymi, bo to oni będą finansować, więc w konsekwencji muszą mieć jakiś zwrot tej inwestycji. Myślę, że to jest trudniejszy temat i wyobrażam sobie, że to w tej chwili te rozmowy zaczęliśmy. Pewne wstępne kalkulacje są już robione, ale myślę, że jakby nam się udało spiąć montaż finansowy do końca tego roku, to byłoby dobrze. W konsekwencji pewnie też nie wcześniej niż końcówka 2016, pewnie przełom 16-17. Hala wielofunkcyjna sportowa jest najłatwiejszym elementem tej układanki. Koszt wybudowania w przypadku akademików szacujemy na 65 milionów jeden, a w przypadku hali projekt aktualny opiewa na 25 milionów. Nawet jeśli to będzie 30, to nie jest wielki problem, żeby takie pieniądze z partnerem prywatnym znaleźć. Trudnym tematem jest tworzenie nowej siedziby Wydziału Filologicznego, przenosząc aktualnie usadowionych kolegów z Placu Sejmu, bo rzeczywiście rynek nieruchomości nam nie sprzyja, a część pieniędzy na wybudowanie tego nowego obiektu pochodziłaby ze sprzedaży gruntu i budynku starego. Także generalnie bym powiedział, na przestrzeni 2016-2018 powinniśmy chyba móc tę część, która jest w zadaniach Uniwersytetu Śląskiego, wykonać. Miasto, proszę mi wierzyć, włącza się w prawie wszystkie inwestycje realizowane przez uczelnie wyższe, aczkolwiek nie należy to do zadań własnych jej miasta, ale rozumiejąc istotę i ważność uczelni wyższych, podejmujemy takie wyzwania, przekazujemy grunty pod realizację, nawet środki finansowe przekazujemy na ten cel. Koszt powstania strefy akademickiej szacuje się na kwotę od 350 do 400 milionów złotych.